ciągu sezonu odbywają się setki meczy, tysiące biegów, w których biorą udział rozpędzeni motocykliści, ryzykując tym samym swoje zdrowie i życie. Połamane kości to coś, co wręcz wchodzi w rachubę kariery żużlowca, jeśli chce on jeździć na chociażby zawodowym poziomie. Niestety wielu sportowców na torze żużlowym straciło życie. Dmuchane bandy, solidne kewlary i kaski mogą nie być wystarczające. Wypadki żużlowców w internecie są najczęściej oglądanym rodzajem filmów, jeśli chodzi o ten sport. Dla kibica jest to interesujące, a czasem wręcz, jakkolwiek to zabrzmi, ekscytujące. Jednak gdy widzimy poważny karambol na żywo, sytuacja jest diametralnie różna. Schemat jest powtarzalny. Zawodnicy stoją pod taśmą, naładowani energią kibice liczą, że ich zawodnicy wyjdą na prowadzenie. Jednak gdy w trakcie biegu dochodzi do przerażającej kolizji, cały stadion milknie w oczekiwaniu na jakikolwiek ruch leżącego żużlowca. Najgorzej, gdy na tor wjeżdża karetka. Wówczas każdy liczy na to, że zawodnik uniknie najgorszego. Witam na kanale Żużlowe Historie, gdzie pokażę Wam upadki żużlowców, którym śmierć zapukała do drzwi, jednak oni nie mieli w planach nikogo wpuszczać. Zapraszam do oglądania i subskrypcji kanału. Ja przyznam szczerze, że to było jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w mojej komentatorskiej przygodzie ze sportem żużlowym. Właściwie w tym momencie nie wiedziałem, co powiedzieć. Makabrycznie wyglądający wypadek. Prosimy o uśmiech, Dawid z wizji. Powrócę na tor. Pozdrawiamy serdecznie. Zbił się tam głową w takie złączenie tych poduszek. Dramatyczna, potworna sytuacja. Nie rusza się na razie Krzysztof Kasprzak. Marcel Szymko to wychowanek gdańskiego klubu, który swoim upadkiem w meczu ze Stalą Gorzów w 2014 roku zmroził krew w żyłach kibicom na całym stadionie. Zawodnik, zahaczając o Fredrika Lindgrena, z impetem wleciał w drewnianą bandę, tracąc tym samym przytomność. Upadając, żużlowiec przegryzł język, przez co zaczął krwawić. Widok ten był zatem podwójnie przerażający zarówno dla kibiców, jak i dla ojca i brata Marcela, którzy byli na stadionie. Co może zrobić zawodnik, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo, zbliżając się do bandy? Część żużlowców ma wyćwiczoną umiejętność puszczania się motocyklu, wytracając tym samym swoją własną prędkość i zwiększyć szansę na wyjście bez szwanku. Aby manewr ten się udał, potrzeba dużo umiejętności, ale także dogodnych warunków. Tego drugiego zabrakło Kasprzakowi, także w 2014 roku, przez co z impetem wjechał razem z motocyklem w bandę. To Kasprzak, ależ to była akcja! Oni sobie, ależ Kasprzak jedzie, fatalna historia! Wbił się, nie zdążył zeskoczyć z motocykla. Nie we Wrocławiu sprzed 2 lat, ale tutaj troszeczkę ta historia rynna, zamknięty gaz, pociągnięty motocykl, przetarcie po kole i lot prosto, całe szczęście, że tym razem w poduchy. No niestety Krzysiek nie zdążył tutaj zeskoczyć i można powiedzieć, że też uderzył ciałem i jeszcze ten motocykl w Krzyśka uderzył. Oczywiście z takiego wypadku bardzo, ale to bardzo trudno. Rok 1999 był dla Tomasza Golloba sezonem, w którym mógł on spełnić swoje marzenie, zdobywając tytuł indywidualnego mistrza świata. Przed ostatnią rundą cyklu Grand Prix był liderem klasyfikacji, wyprzedzając o 4 punkty Tonego Richardsona. Golloba przed decydującymi zawodami miał jeszcze do odjechania finał Złotego Kasku, w którym miał miejsce fatalny karambol z jego udziałem. Mówi się, że właśnie przez to musiał czekać 11 lat na zdobycie tytułu mistrza świata. Tomasz Golloba w niebieskim kasku, Grzegorz Rpała w czerwonym, Adam Pawliczek w białym i Piotr Protasiewicz w żółtym. Nie wygrał startu Tomek Golob, ależ groźnie, no i bardzo niebezpieczny wypadek, ależ to był fatalnie wyglądało. Tomek Golob wypadł po prostu za bandę. Zawodnik doznał wstrząsienia mózgu oraz był bardzo poobijany. Tydzień później wystąpił w ostatniej rundzie cyklu Grand Prix, walcząc o spełnienie marzeń, ale był tam cieniem własnego siebie. Poza tytułem mógł wówczas stracić życie,
a dzięki swojej determinacji zdobył złoto w 2010 roku. Tak groźne wypadki niestety zawsze pojawiały się w tym sporcie i najpewniej będą się pojawiać. Żużlowcy, wyjeżdżając na tor, ryzykują to, co jest dla nich najcenniejsze. Można powiedzieć, że jest to nieodłączna część tego sportu.